Cześć Darek. Cześć Krzysztof. Witamy w kolejnym odcinku, gdzie pokazujemy, jak efektywnie korzystamy ze Slacka. To przeskakujemy. Co dzisiaj? Dzisiaj będziemy mówić o skrótach klawiszowych, klawiaturowych w Slacku. Dobra, pierwszy podstawowy to jest Ctrl-K. I teraz otwiera nam się okienko Jump To, gdzie możemy pisać, do jakich kanałów chcemy skoczyć, na przykład Random. Albo możemy też wybierać osoby. Dariusz, Artur, Tomek. To jest tutaj jednakowo traktowane. Możemy też strzałkami w górę i w dół lecieć, ale oczywiście prościej jest wszystko sobie napisać. Nie starajcie się teraz wszystkich zapamiętać. Będzie słownik na końcu w opisie wideo z tymi popularnymi. Od razu też kliknę Ctrl i Slash. To pokazuje nam skróty. Wszystkie. I najfajniejsze jest, że zaczynamy od tych basic, które są najbardziej podstawowe. Polecam wszystkie przejrzeć. Część z nich pewnie bardzo Wam się przyda w codziennej pracy. Czym dalej, tym są może bardziej szczegółowe odnośnie nawigacji i innych rzeczy. Warto się z nimi zapoznać, żeby wiedzieć, że niektóre rzeczy w ogóle można zrobić. Żebyśmy mieli świadomość, jakie są takie ciekawsze, niektóre koncepcje w Slacku, niekoniecznie, żeby korzystać ze skrótów. Kolejnym skrótem, który codziennie stosuję, jest skakanie między ostatnimi kanałami albo wątkami. Na przykład, gdybym teraz wszedł na Team i coś się tutaj dzieje, ale chcę wrócić do poprzedniego kanału, to klikam lewy Alt i strzałkę w lewo i wracam. Gdy kliknę w prawo, to tak jakby historia do przodu, w historii się cofam i teraz idę do przodu. Teraz coś mi wyskoczyło i oczywiście nie używam myszki, żeby się tam doklikać, tylko Ctrl-K. I tutaj są, widzimy Unread, czyli to są już kanały, na których jest coś do przeczytania. Klikam. Kiedy był ostatni deploy? Ok, i teraz muszę skoczyć do kanału Deployments. Tutaj widzę, że był o 8.33, więc właśnie Alt i strzałka w lewo. Napiszę, było 8.33 dzisiaj. Alt i strzałka w prawo, bo odpowiednia wersja to była 1.25. Wersja 1.25. Gdzie mogę to sprawdzić? Ok. Gdy mogę też kogoś nakierować, pisząc mu dokładnie jaki kanał. Więc na przykład w Darku to będzie. I teraz ten hash nie jest de facto skrótem, ale tak chciałem go pokazać, że w ten sposób wszystkie te kanały nam się powiedzą i mogę nakierować Darka, że to jest właśnie tutaj. Co nam, Darku, pokażesz? Chciałbym zaprezentować Wam przeszukiwanie, więc możemy używać do tego skrótu Ctrl-F, żeby szukać w danej konwersacji w danym kanale. Przejdźmy proszę do kanału Deployment. Ctrl-K Deployments. Tak jest, Ctrl-K Deployments. I tutaj Ctrl-F naciśnij i wpisz proszę prod. Chciałbym wyszukać wszystko, co jest związane z prodem w tym kanale. Ok, są te trzy rzeczy. I tutaj jest ważna opcja Most Relevant i Most Recent. Domyślnie jest to Most Relevant, czyli gdybyśmy więcej tutaj tekstu pisali, to on znajdzie według niego najlepszy traf, ale często jest tak, że chcemy po prostu Most Recent i tutaj kliknąć do ostatniego wystąpienia prod w tym. Posiadamy jeszcze drugi skrót klawiszowy, którym jest Ctrl-G. Jest to przeszukiwanie ostatnie, wyświetlenie ostatniego przeszukiwania, czyli w tym przypadku naszego prod. Natomiast jeszcze jest taki case, w którym chcielibyśmy globalnie przeszukać, nie tylko w tym kanale, w tej konwersacji. W tym celu trzeba skasować to in deployments, no bo to nam dodaje, że przeszukujemy w tym kanale. No i tutaj wpiszmy na przykład prod. I przeszukaliśmy w całym Slacku, we wszystkich kanałach i wszystkich konwersacjach. Fajnie, fajnie. I jeszcze taki skrót, który pozwala nam zaoszczędzić troszkę miejsca po lewej stronie, to
To jest Ctrl-Shift-D, który ukrywa i pokazuje ten sidebar. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, kiedy w danym kanale dużo się dzieje, jest dużo tekstu, każdy coś pisze i tego, ta konwersacja jest bardzo rozbudowana. Ja zazwyczaj używam wtedy Ctrl-Shift-D, żeby schować sidebar i skupić się na tekście. Dobrze, dzisiaj deploy, proszę. Dobrze. Napisałem coś takiego, ale no tak naprawdę poszedł źle, więc mogę wyedytować i mam to na przykład pod strzałką w górę. Mogę napisać, poszedł jednak źle. I wtedy widać tutaj, że jest edited ta wiadomość. I teraz możecie nie mieć to dostępnego po prostu pod strzałką w górę, ponieważ tutaj przejdę do Preferences Accessibility. I tutaj jest taka opcja, że możemy to mieć zawsze to jest za pomocą Ctrl i strzałki do góry, a czasem wystarczy tylko strzałka. To zależy od Waszych preferencji. Ja po prostu wystarcza mi to. No to dziękujemy za wszystko. Dzięki, Krzysztof. Cześć.